Cześć Daniel z tej strony, AllSquad.pl, więc czy jest sens trenować z gumami treningowymi? Czy jest sens w ogóle coś takiego kupować? Czy da ci to jakiekolwiek efekty? Czy jesteś w stanie zbudować masę mięśniową trenując na gumach treningowych? Dzisiaj odpowiemy sobie na to pytanie. Dobra, jak wiemy, mamy wiele rodzajów gum treningowych. Mamy mini bandy, power bandy, czyli takie, które najczęściej widzimy. Mamy takie gumy rehabilitacyjne, czyli taka po prostu taśma. One są zazwyczaj lekkie, służą głównie do rehabilitacji, jak sama nazwa wskazuje, ale mamy jeszcze taką bardzo ciężką, chyba najmocniejsza guma, jaką mam w całym moim zestawie. Więc pytanie brzmi, czy jest w ogóle sens to kupować? I czy jest sens w ogóle myśleć o efektach, jeżeli chodzi o trening z gumą treningową? Ponieważ możemy je używać do rehabilitacji. Jako coś, co nam pomoże się rozgrzać. Jako coś, co ułatwi nam ćwiczenie, jak na przykład pociąganie poręcze do dipów. Jako utrudnienie, powiedzmy, bo możemy też założyć gumę treningową na hantle lub razem z hantlami uginać, wyciskanie i tak dalej. Ale pytanie tutaj brzmi, czy tylko trenując z gumami treningowymi jesteśmy w stanie zbudować masę mięśniową? Wielu powie, że nie. Ja Wam powiem, że oczywiście, że tak. Jest warunek. Jest taki sam warunek jak przy ćwiczeniach z hantlami, ze sztangami, na wyciągach, bez wyciągów, na poręczach, z wagą własnego ciała. Warunkiem jest to, ile pracy włożysz w wykonanie danej serii i danego powtórzenia. I tyle. Gumy treningowe mają wiele wad i zalet. I jedną z potencjalnych wad jest to, że często są niewygodne. Przykładowo, to jest coś, o czym już mówiłem. Możemy robić z gumami uginanie łokci w ten sposób. Jaki jest tutaj problem potencjalnie? Wiadomo, że ta guma jest dla mnie za lekka i mogę robić bardzo dużo powtórzeń, ale mam cięższe gumy, którymi jestem w stanie zrobić 10 do 12 powtórzeń w serii. I oczywiście opór tutaj jest najmniejszy, większy, największy. Bo im guma bardziej się rozciąga, tym opór będzie większy. Wiadomo. Natomiast czym jest problem? W tym, że często taka guma po prostu jest dla nas niewygodna. Wcina, wpina nam się w dłonie, co automatycznie zmniejsza ilość powtórzeń, które jesteśmy w stanie wykonać, ponieważ jest to niewygodne i bolesne. Ale już Wam dałem rozwiązanie, pokazałem Wam, że możecie włożyć sobie kij od szczotki i możecie udawać, że macie sztangę, jednak oporem jest guma, więc tutaj rozwiązujemy ten problem. Ale wracam ponownie do tego warunku, który musimy spełnić. Mianowicie intensywność i praca, którą włożymy w wykonanie tej serii. Bo nasze ciało i nasze mięśnie mają w nosie, trochę dziwne dobrane słowa, ale naprawdę możemy podnosić worek ziemniaków, opony, cegły, gumy, hantle, sztangi. Jeżeli jest progresywne przeładowanie, jeżeli intensywność jest wystarczająco duża, aby wywołać stymulację potrzebną do wzrostu masy i siły, to będziemy tą masę i siłę budować. Problem w tym, że wiele osób trenujących na gumach treningowych tego nie robi. To z wielu powodów. Może też między innymi dlatego, że gumy treningowe są czasami dla nich za lekkie. Ale tutaj problemem jest ilość powtórzeń. Często robicie zbyt mało powtórzeń na to faktycznie, ile jesteście w stanie zrobić. Czyli powiedzmy, chcecie się trzymać w przedziale 10-12, a z tą gumą treningową jesteście w stanie zrobić 20-25. I dopiero wtedy dochodzicie mniej więcej do upadku mięśniowego lub blisko upadku mięśniowego, co jest w sumie warunkiem. Także jak najbardziej możecie kupić zestaw gum treningowych, możecie z nimi trenować. Ja na tym kanale mam sporo ćwiczeń i treningów z gumami treningowymi i będzie ich więcej. Natomiast jeżeli nie spełnicie tego samego warunku, który spełniamy przy treningach z hantlami, z wagą własnego ciała, na drążkach, poręczach, ze sztangą czy na pełni wyposażonej siłowni, no to możemy zapomnieć o jakichkolwiek progresach. Ponownie, gumy możemy używać razem z ćwiczeniami z wagą własnego ciała. Możemy robić pompki razem z gumą treningową, aby zwiększyć opór. Możemy robić wszelkiego rodzaju ćwiczenia, o których tutaj nie powiem, ponieważ już są o tym filmiki na dole w komentarzu. Dostaniecie linki do każdych filmików, które mogą się Wam potencjalnie przydać. Tak czy inaczej, jeżeli nie macie miejsca na inny sprzęt, macie jakiś wyjazd i możecie zabrać tylko ze sobą gumy treningowe, to kupcie te gumy treningowe, to bierzcie te gumy treningowe, ponieważ pomogą Wam wykonać optymalny trening. To wszystko z mojej strony. Nie słuchajcie ludzi, którzy twierdzą, że gumy treningowe nie służą do budowania masy mięśniowej, bo to jest po prostu nieprawda. Problem w tym, że wielu osób po prostu nie spełnia tego warunku, o którym powiedziałem, trenując zbyt lekko na tych gumach treningowych, a można trenować wystarczająco intensywnie, aby stymulować nasze mięśnie do wzrostu. To wszystko z mojej strony. Trzymajcie się.
i miłych treningów.